Bez dobrego nagłośnienia żaden koncert nie zapadnie w pamięć i ucho publiczności. Już pod koniec ubiegłego roku Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zainwestowało w sprzęt nagłaśniający wydarzenia w sali wielofunkcyjnej Ostrowieckiego Browaru Kultury. Bardzo profesjonalne odsłuchy, kolumny, które u nas się tutaj pojawiły. Też się cieszę, bo to produkcja polska, nie będę nazwy wymieniał, ale tak się cieszę, że też naprawdę jeden z lepszych sprzętów dzisiaj w Europie trafił do nas tutaj. Do pieniędzy otrzymanych z dotacji, a co warto przypomnieć, było to 160 tysięcy złotych, gmina Ostrowiec Świętokrzyski dołożyła ponad 100 tysięcy złotych. Część środków została wykorzystana na doposażenie pracowni rzeźby i ceramiki. Kupiliśmy bardzo, bardzo profesjonalny piec do wypalania tego, co nasi mieszkańcy robią na zajęciach, ale to już w skali przemysłowej, więc w zasadzie trochę się śmiejemy, że w zasadzie niedługo będziemy mogli już gadżety produkować, bo rzeczywiście skala możliwości tego pieca jest ogromna. Oczywiście taborety, koła, takie elementy wyposażenia, regały. Dzisiaj jak wejdziemy do pracowni, to jest to zupełnie inna przestrzeń. Inwestycji w przestrzeń kulturalną w tym roku nie koniec, bo już wiemy, że decyzją Narodowego Centrum Kultury do Ostrowieckiego MCK-u trafi 149 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup m.in. systemu oświetleniowego. Będziemy za chwilę weryfikować, co za to będziemy mogli kupić, bo projekt składaliśmy pół roku temu, a dzisiaj pół roku w zakupach to jest różnica. I drugim takim elementem oprócz oświetlenia tej sali dokończymy doposażanie pracowni rzeźby i ceramiki. Przede wszystkim pojawi się takie elektryczne, bardzo profesjonalne koło garcarskie plus mieszarka. Podobnie jak w poprzedniej inwestycji, również w tym roku potrzebny będzie wkład własny i będzie on na porównywalnym poziomie.